Rozdział 20. Repertorium, które zniknęło. Gdy obaj detektywi schodzili na parter po marmurowych stopniach klatki schodowej, w oknach jaśniał już świt. Adasiu, pójdziesz do mieszkania Skotowskiego i polecisz Wielgusowi, aby dopilnował rewizji także Urożniewskiego. Szkoda, że nastraszy może małą stefcie, ale to jest konieczność podyktowana przez rutynę. Potem niech zbadają również mieszkanie Dębickiej. Wróć zaraz, poczekam tu na ciebie. Oparł się o poręcz i ziewnął. Stał przed drzwiami mieszkania numer dwa. Janusz Linde, adwokat. Piąta, siódma po południu. Tu musiał kryć się klucz do rozwiązania zagadki morderstwa Sapik. Haneczka Porębska została zamordowana, ponieważ przestraszyła się w piątek, 1 kwietnia, około 10 rano, gdy chciała schować się do mieszkania Lindego. Franciszka Dębicka została zamordowana, ponieważ o tej samej porze i tego samego dnia była w swoim mieszkaniu, którego balkon wychodzi na ogród. A doktor Skotowski, który także o tej porze był w domu, zachowuje się tajemniczo. Jakby coś wiedział lub domyślał się. Drugi zamordowany, Kowalski, obcy w tym mieście. Co jego mogło łączyć z tymi osobami? A listy Asapik. Czy Asapik był jednak szalony, czy też symulował to w swoich listach? I dlaczego strzelił do Baleja? Dokąd teraz? Przed nim stał Adam Billewski. U nic nie znaleziono, zameldował lakonicznie. Bernard Żbik bez słowa zerwał pieczęci z drzwi numer dwa. Ze swojej teczki wziął klucze i otworzył przedpokój. Z boku oszklone drzwi do gabinetu. I tu pieczęci. Rozległ się trzask pękającego laku. Normalny gabinet adwokacki. Dwie duże szafy z książkami. Komentarz do kodeksu handlowego. Profesor dr Stanisław Wrublewski. Kodeks naftowy. Doktorem Rosenberg. I tuż obok. Grzbiet w grzbiet. Delchołgne. Dunkle linien. Inderschrift Paoli Pauli. Programma z Paleografia. Inspektor Żbik przeczytał powyższe tytuły na grzbietach i ściągnął brwi w zamyśleniu. Zainteresowania cywilne i ściśle kryminologiczne jednocześnie. Zatem. Urwał. Zauważył szeroką lukę w trzeciej półce od dołu. Tu brak kilka tomów. Aspirant rozejrzał się po gabinecie. Tam leżą na biurku. Bernard Urbik się zbliżył. Istotnie, na biurku, w pokoju zbrodni nic nie zostało poruszone, leżały brakujące książki. Jedna z nich była otwarta i miejsce czytania założone czystą kartką papieru. Inspektor wziął ją ja do ręki, potem następne: Szaf, Suicide sanity. Nawrat, Der Selbstmord. Tissot, De la Manie Fabret, Del Hypocondriède du Suicide. E. Tarnowski, Le Suicide et la au Japon. Neke, Merkwirdige Selbstmorde. Ciekawe. Sześć dzieł i wszystkie traktujące o samobójstwach. Jak ty sobie to tłumaczysz? Nie wiem jeszcze. Na razie notuję fakty. A ten fakt jest naprawdę zagadkowy. Przecież morderca nie miał chyba zamiaru podsunąć śledztwu przekonania, że adwokat Lindy myślał o samobójstwie. Zobaczymy dalej. Czego my tu właściwie szukamy? Przecież całe mieszkanie było już zbadanie. Inspektor Żbiku uśmiechnął się. Przypomnę Ci słowa Wielgusa. Widzi mi się, pan inspektor nie wierzy, że oni coś znajdą. W przeciwnym razie to by pan inspektor sam poszukał. To nie jest szablonowa zbrodnia, Adasiu. Ani też czyny szaleńca. To jest łańcuch stalowo konsekwentnych faktów. Z których pierwszym było zabicie adwokata Lindego. Same widzisz, że między zamordowaniem Lindego i zabiciem Mechaneczki Porębskiej i Franciszki Dębickiej zachodzi związek. Te dwie osoby mogły widzieć mordercę, dlatego on zabił je również. A te listy do prasy i do policji. Fałszywy Tor. Aspik wcale nie chciał zabić Roszloma, chciał zabić Lindego. Być może był jego klientem i adwokat poznał jakaś jego tajemnicę. Wprost chorobliwie czuły na punkcie uczciwości zawodowej. Nie zapominał, że Skotowski był w domu w czasie dokonania zbrodni. Jego zachowanie się wobec mnie przy przesłuchaniu, jego wzmianka o Dębickiej, która nakłoniła mnie do udania się do teatru. Więc dlatego. Zrozumiał aspirant, ale Bernard Urzbik nie dosłyszał nawet tego. Boże, uderzył się w czoło. Jaki ze mnie głupiec! Co znowu? Skotowski. On coś wie. Pan rozumie, inspektorze, tajemnica zawodowa. I jego słowa o repertorium klientów. To była wskazówka Adasiu. Kto wie? Może on boi się powiedzieć. Ależ on też jest podejrzany, Bernardzie. On przebywał w domu w chwili, gdy strzelono do Baleja I oni wszyscy przebywali w domu Gdy Aspik zamordował Dębicką o pięć kilometrów od tego miejsca Tu można po prostu oszaleć Jeżeli listy Asapik były mistyfikacją To słowa doktora Skotowskiego też mogą być naprowadzeniem na fałszywy trop Rana na plecach Dębickiej była identyczna z raną na plecach Baleja Ale na miejscu zamordowania Dębickiej znalazłem łuskę na miejscu zamordowania Lindego też znaleziono łuskę. I Haneczka Porębska przestraszyła się. Adasiu, jeszcze otacza nas ciemność, to prawda. Lecz... Nie dokończył. Przypuśćmy, że Porębska i Dębicka zginęły, ponieważ mogły widzieć mordercę w chwili czynu. A Kowalski i Balej... Nie, Bernardzie, Aspik jest mądrzejszy od nas. Jeszcze nie, rzekł Żbik twardo twardoisowym błyskiem zaciętości w oczach. A jeżeli Kowalewski też mógł widzieć mordercę? On był obcy, nie wiemy, po co przyjechał do Lechowa. Może przyjechał do adwokata. Przejrzyjmy sobie repertorium klientów. Odzie ono tu może leżeć? Szukali pełną godzinę. Nie zaniedbali przejrzenia tak nieprawdopodobnych miejsc jak kieszenie w ubraniach adwokata w szafie. Repertorium klientów zniknęło. Repertorium, które Skotowski widział, a na tym punkcie możemy mu uwierzyć, bo takie repertorium musi prowadzić każda kancelaria adwokacka. Tu tkwi rozwiązanie zagadki. Aspirant zrozumiał, czego dowodziły te słowa. Przypuszczasz, że repertorium to usunął morderca. Jestem tego pewny. Prawdopodobnie zniszczył jej już, a bądź dlatego, że tam było wymienione jego nazwisko lub B, nazwisko Kowalewskiego. Zerwał się nagle z krzesła, na którym usiadł, i nie odzywając się ani słowem, podszedł do wielkiej szafy biurowej z aktami. Co chcesz zrobić? Czy mogę Ci pomóc? Tak. Te akta. Jest ich na oko około tysiąca. Morderca zabrał repertorium. Może nie zdążył zabrać akt zanotowanych w tym repertorium. Szukajmy Czego? Teczki aktowej z nazwiskiem Kowalewskiego, Skotowskiego, Dębickiej, Rośloma, Krabińskicko, Baleja. Kto wie, jaką tajemnicę powierzył morderca uczciwemu adwokatowi? którego potem zamordował. Nie traćmy cennego czasu. Rozpoczęła się męcząca praca. Obaj wertowali jedną teczkę po drugiej. Na każdej był nadruk. Akta adwokata Janusza Lindego w sprawie. Nazwisko i adres klienta są na lewo u góry. Pozwy, zażalenia, wezwania, odpisy wyroków z motywami Akty oskarżenia, wyciągi hipoteczne, upomnienia Prokuratura Sądu Okręgowego oskarża Nie, to nie to Nakaz zapłaty Urząd Skarbowy wzywa pana Szanowny panie mecenasie Kochany kolego, przysyłamy wam Gdy po dwóch godzinach skończyli Obaj byli wprost nieludzko zmęczeni Psia krew Cala robota na próżno tych akt tu nie ma. Może wcale nie było ich. Były. Po co by w takim razie usunięto repertorium? Choć... Aspirant już nie pytał. Wszystko mu jedno. Morderca w domu. Więcek przed bramą, w każdym mieszkaniu agent policji, a tam... Dębicka. Łuska. Haneczka przestraszyła się. Ostrożnie. Ach, już stoją na ulicy. Taksówka, hamulec, drzwiczki, dokąd? Wsiadaj nareszcie. Potem do szofera, do sądu okręgowego, całym gazem. Przez całą drogę Żbik milczał i Adam Bilewski nie próbował go indagować. Czy Bernard już coś wie? Tak wygląda. Ale jak? Prezes sądu przyjął inspektora warszawskiej centrali służby śledczej natychmiast. Wysłuchał go, skinął głową ze zrozumieniem. Kulturalny człowiek. Nie zadając zbędnych pytań, nacisnął guzik dzwonka na wielkim biurku. Zjawił się sekretarz i otrzymał wyraźne polecenie. Wyszedł szybko. Dam panom dwie urzędniczki do pomocy. Wolę mężczyzn, panie prezesie. I dziękuję. Dobrze, mądry uśmiech. Do widzenia. Zamknęli się we czterech w oddzielnym pokoju. Młody kancelista patrzył w obu detektywów jak w piramidę. Może pan inspektor? Herbaty. Proszę panów, nie mamy czasu na herbatę. Mamy tu dziewięć grubych ksiąg do przejrzenia, pozycje po pozycji. I musimy to zrobić. Choćby to nie miało przynieść efektu. Adam, bierz tamtą. Dwie bite godziny. Aż oczy bolą. I plecy. Sucho w gardle. Powieki się kleją. Aspirant nie pytał o powody tego morderczego tempa. Nie pytał, czemu nie można tego odłożyć na godzinę później. Wiedział, że w Lechowie spaceruje okrutny, wyrachowany morderca. Uciekł oczywiście przez składy dekoracji. Jak? Na Boga, skoro przebywał w domu na podkownej. I przed drzwiami więcek. I kobylański, Wielgus, i brygada rewidujących. Skończone. Nic. Bernard Urzbik wstał. Ale jeszcze nic. Idziemy. Dokąd? Do sądu Grockiego. Kowalewski był biedakiem. Tacy mają na ogół sprawy przed drobnostkowym sądem. Dziękuję panom. Proszę przeprosić w moim imieniu i podziękować panu prezesowi. Odjazd. Taksówka. Pięć minut drogi. Nie mam drobnych. Obejdzie się bez reszty. Prezesa sądu grockiego nie ma. Chory. Kto go zastępuje? Prędzej. Prędzej. Pan kierownik. Oto moja legitymacja. Tak. Tak. Czas jest cenny. Tam. Znów dwie grube księgi repertorium sądowego. Wykaz spraw wniesionych do 500 stronic do przejrzenia. Nie. Na trzeciej od razu. Tu. Mam. Co? Sprawa numer C8 -38. Nazwisko pozwanego Janusz Kowalewski. O alimenty. Do kancelarii i wydziału cywilnego ósma sekcja. Tak, proszę pani. Dziękuję. Co? Nie ma. Zaraz przyniosę Proszę Pana. Sesja do wyznaczenia Niebieską teczka Pozew Odpis dla pozwanego, wezwania, decyzja posiedzenia niejawnego, decyzja posiedzenia gospodarczego i nareszcie, na swym końcu, gdy nadzieja już uciekła. Pełnomocnictwo. Upoważniam pana adwokata Janusza Lindego, zamieszkałego w Lechowie, przy ulicy Podkownej nr 12 do prowadzenia spraw we wszystkich instancjach sądowych z prawem przelania pełnomocnictwa według swego uznania. Lechów, dnia 1 kwietnia. Podpis, Janusz Kowalewski. Adasiu, spójrz na datę. W dniu morderstwa. Najpewniej z samego rana. Ostatni może podpis zamordowanego kolejarza. Zamilkł naraz. Zaraz. Odwrócił się. Przepraszamy panią. Pełnomocnictwo to nosi datę pierwszego kwietnia. Kiedy ono wpłynęło do sądu Chwileczka. Och to. Pamiętam. Ja mam świetną pamięć, panie inspektorze. Pięknie. Co było z tym pełnomocnictwem? Pozwany sam przyniósł je do akt. Jeszcze mu zwróciłam uwagę, że nie jest opłacone. Kiedy je przyniósł? Z samego rana. To był kolejarz. Bardzo komiczny. Taki wystraszony był i powiedział, że od razu idzie do adwokata, aby zapytać czy ma opłacić. Śmieszni są ci nasi klienci. Dziękuję pani. Pani też jest trochę śmieszna. Zabieram te akta. Ta sprawa i tak nie odbędzie się w terminie, bo pozwany został zamordowany. I nim zdumiona panienka zdążyła się zorientować obaj detektywi już byli za drzwiami. Po pięciu minutach obaj wychodzili z gabinetu kierownika sądu, któremu zostawili pokwitowanie z rekwizycji akt Janusza Kowalewskiego. W Halu sądu Bernard Urzbik zauważył ławkę i opadł na nią z westchnieniem. Muszę złapać dech. Teraz już rozumiesz, jak to było, Adasiu. Kowalewski miał w tutejszym sądzie sprawę o alimenty. Rozprawa była już wyznaczona. Przyjechał z samego rana lub poprzedniej nocy do Lechowa i udał się rano do adwokata Lindego. Podpiął pełnomocnictwo i sam zaniósł je do sądu. Urzędniczka zwróciła mu uwagę, że nie ma stemplowego znaczka. Jako lajk nie wiedział, że to można uzupełnić na rozprawie i wrócił do adwokata. I prawdopodobnie zastał tam coś nie w porządku. Może spłoszył mordercę. Może mógł go widzieć. I dlatego został zamordowany. Wiemy już zatem, jaki jest związek przyczynowy między zamordowaniem adwokata, obcego kolejarza, dziewczynki bawiącej się w chowanego i aktorki dramatycznej. Aspirant potrząsnął głowę z uporem. To są hipotezy i nic więcej. Dom był obstawiony w chwili, kiedy strzelono do baleja. Morderca nie mógł uciec kimkolwiek by on był. Okna na pierwszym piętrze są okratowane, a z drugiego piętra nie można wyskoczyć. I pomimo to znaleźliśmy dębicką sasem pikowym na rękawie i skulą w plecach. Przypuśćmy nawet, że wykryty przez ciebie związek przyczynowy jest prawdziwy. Co z tego? Nie wiemy, kim jest Aspik i nie mamy przeciwko niemu żadnego dowodu. Ku zdziwieniu aspiranta Bernard Żbik po tych słowach zacisnął wargi ze złością i rzekł po prostu: Niestety, masz rację. Wstał. Już znów był spokojny, czego dowodem były słowa. Nie spaliśmy od 28 godzin. Proponuję, abyśmy pojechali do hotelu. Może prześni mi się jakiś sposób rozwiązania tej ponurej zagadki? Adam Bilewski aż rozwarł usta ze zdumienia, lecz to jeszcze nie było wszystko. Na polecenie Żbika sprowadził taksówkę, aby usłyszeć adres do redakcji dziennika Lechowskiego. Przecież chciałeś jechać do hotelu. Rozmyśliłem się najzwyczajniej. Widzisz, Skoro Aspik nie jest szaleńcem i skoro jego zbrodnie były umotywowane, to nie ma celu trzymać ich w tajemnicy przed prasą. Chcę o tym powiedzieć Grończakowi. Należy mu się przecież rewanż za jego pomysł. Bernardzie, stajesz się tajemniczy jak powieściowy detektyw. Absurd. Jestem zupełnie logiczny. Śledztwo w obecnej fazie jest zakończone. Wyślę jeszcze dziś raport poufny do Warszawy i to wszystko. Jak to? A morderca. Słuchaj, Adasiu, ja nie umiem zdziałać cudów. Sam przyznajesz, że nie wiemy, kim jest Aspik i że nie mamy przeciwko niemu żadnych dowodów. Było już pięknie, cudownie. Mieliśmy zamknięty krąg podejrzanych w zamkniętym domu. Zbudowaliśmy na podstawie faktu zaginionego repertorium logiczną hipotezę wyjaśniającą te wszystkie zbrodnie, ale zamordowanie Dębickiej położyło nasz pian na obie łopatki. Wobec tego musimy czekać i liczyć się z możliwością, że dochodzenie w tej sprawie zakończy się orzeczeniem, sprawca niewykryty. Przykre, ale bywają i takie zbrodnie. Czy ty mówisz poważnie? Tak, zabrzmiała krótka odpowiedź. Właśnie w tej chwili taksówka zatrzymała się przed gmachem redakcji. Zapłacili i wysiedli. Rozmowa z uradowanym grończakiem trwała krótko. Pan jest mrowy chłop, inspektorze. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze krótki telefon do wydziału prasowego w województwie. Mocny uścisk dłoni i na dół do taksówki, do hotelu. Będę spał, oznajmił Żbik-Portierowi. Proszę nie budzić mnie przed ósmą wieczorem. I proszę mi przysłać do numeru maszynkę czarnej kawy oraz coś do zjedzenia. Jestem głodny jak żbik. Rozdział 21: Kochana Policjo. Aspirant Adam Willewski, pomimo iż również spędził bezsenną noc z soboty na niedzielę, nie mógł zasnąć tak jak jego zwierzchnik. Siedział w gabinecie chorego podkomisarza Porębskiego w komendzie policji w Lechowie i palił jednego papierosa po drugim. Głowa rozbolała go od myślenia, ale nie mógł nic wykombinować. Zaczynał powoli wierzyć, że ta wielka gra Bernarda Żbika może zakończyć się przegraną policji, ponieważ natrafili na mądrego i przebiegłego zbrodniarza. Na człowieka, który umiał przewidzieć wszystko i zakpił sobie z władz bezpieczeństwa. Na biurku leżały protokoły rewizji w mieszkaniach domu numer 12 przy ulicy Podkownej. U Różniewskiego i Skotowskiego również nie znaleziono broni ani nic. Także rewizja mieszkania zmarłej Dambickiej z wynikiem negatywnym. Rozmowa telefoniczna z prezesem koncernu stalowego nie dała efektywnych wyników. Pan prezes Roszlom nie ukrywał, że był po przedstawieniu za kulisami teatru Palladium. Widział się z Dębicką. Tak, co komu do tego? Proponował jej, co tu ukrywać, kolację we dwoje. Odmówiła. Powiedziała, że jest zajęta. Czy zachowywała się normalnie? Czy nie okazywała strachu? Pan prezes nie umiał na to odpowiedzieć, nie obchodziło go to wcale. Zabili ją. Przykre, ale te aktorki nigdy nie kończą normalnie. Więcej nie mam czasu. Kładę słuchawkę. Do widzenia. Za oknem, na ulicy, gazeciarze wykrzykiwali dodatek nadzwyczajny. Grończak miał frajdę. Opierając się na rozmowie ze żbikiem, morowy facet, do diabła, przybył do komendy policji i wypisał sobie z akt najbardziej sensacyjne kawałki. I kropnął dodatek: Że niech go diabli. Ludziom mogą włosy dęba stanąć, choć aspirant musiał przyznać, że tym razem dziennikarz wcale nie koloryzował. Ta sprawa jest straszna. Adam Bilewski nie wierzył przecież w rezygnację inspektora. Bernardusz nie należał do tych, którzy opuszczają bezradnie ręce. A jednak ta sprawa. Toż on, Adam Bilewski, znał cały przebieg wydarzeń. Był obecny przy prześladowaniu ewentualnych morderców, widział ich. Słyszał, rozmawiał z nimi i dlatego może rozumiał, że w obecnym stadium sprawa jest naprawdę beznadziejna. Dlaczego Lindy został zamordowany, tu tkwiło sedno. Nie znali motywu Kwi protest, no i strona techniczna. Jeżeli Aspik przebywał w obstawionym domu, gdzie strzelił do baleja, to jak zabił Dębicką w czasie, gdy on, aspirant Bilewski, był w mieszkaniu Krabińskiego. Kobylański w mieszkaniu Skotowskiego, balej ranny pod opieką pielęgniarki, Żbiku Ałtajskiej a Wielgusu Różniewskiego. Co oznaczały książki naukowe o samobójstwie na biurku Lindego? Dlaczego Bernard Żbik spodziewał się łuski w garderobie Dębickiej? Kto wystraszył, lub co wystraszyło Haneczkę Porębską i czy Dębicką naprawdę widziała, jak dokonano zbrodni na Lindem i dlatego zginęła? Co oznaczały słowa Dębickiej, gdy chciała, aby Armand Balej przedstawił jej detektywów po spektaklu, czyli nie spodziewała się śmierci i zginęła. Same absurdy. A jednak cztery osoby zostały zabite, piąta leży z raną na plecach. To są fakty. Fakty. Psia krew. Pukanie do drzwi przerwało męczące rozmyślania. Kto tam? Wejść. Dobry wieczór. Poznał go. To ten posłaniec Alfred Kędzierski, który przyniósł kopertę sasem pikowym z angielskiej talii. Aspiranta tknęło przeczucie. Czego chcecie? Może sobie coś przypomnieliście? Nie, proszę pana. Ja mam znów list. List. Duża koperta kancelaryjnego formatu. Adres napisany na maszynie: Do komendy policji w Lechowie. Otworzył, rozwinął, zmusił się do spokoju i zapytał cicho: Kto wam dał ten list? Ten sam klient, co poprzednim razem w skórzanym ubraniu i z takim interesem, ze szkłami na głowie dał mi dwa listy. Jeden już zaniosłem do pana Baleja. Jakby na potwierdzenie tych słów zadzwonił jeden z telefonów na biurku. Halo. Aspirant Billwski. Tu Armand Balej. Głos wyraźnie podniecony i zdenerwowany. Słucham pana. Jak rana na plecach. Otrzymałem list podpisany przez Asapik. Teraz aspirant nie miał już wątpliwości. Balej był przerażony. Zaraz. Ja również przed minutą otrzymałem list. Jeszcze go nie przeczytałem. W tej chwili jestem zajęty. Może pan zadzwoni za pięć minut i wtedy. Panie aspirancie, proszę, aby pan natychmiast przyjechał do mnie. Ja po prostu się boję. Gdy pan przeczyta, to pan zrozumie. Proszę się nie denerwować, mistrzu. Dom jest wciąż pod obserwacją. Inspektor Żbik nie wydał bowiem polecenia zdjęcia posterunków. Na razie przepraszam. Palce drżały mu lekko, gdy po odłożeniu słuchawki wziął do ręki arkusik pisma maszynowego i przeczytał. Kochana policjo. Przepraszam za długie milczenie, ale to wasza wina. Obstawiliście dom przy podkownej numer 12 i trudno mi było nadać ten list. Ale jakoś się udało. Wiecie już zapewne, kochana policjo, że w międzyczasie spróbowałem zastrzelić Armanda Balea i że zabiłem Dębicką. Ponieważ na pewno skonstatowaliście fakt zaginięcia repertorium, rozumiecie zapewne, jaki zachodzi związek między moimi morderstwami. Nie wiecie tylko. Czemu zamordowałem adwokata Lindego? Oczywiście ja wam tego nie powiem, kochana policjo, ale z tą Dębicką to był ładny trik. Dom obstawiony, wszyscy podejrzani w środku, i w tym samym czasie ja zostawiam swoje signum obok trupa Dębickiej. Na pozór niemożliwe, ale tylko na pozór. Więcej mózgu, kochana policjo, o to chodzi. Lecz muszę przystąpić do rzeczy. Celem niniejszego mego listu jest zawiadomienie Was, że dziś w nocy zabije reżysera Armanda Baleja. Nie lubię połowicznej roboty, kochana policjo. Armand Balej, raniony przeze mnie, zginie zatem tym razem definitywnie z mojej ręki. Kula nie ześlizgnie się po raz drugi na łopatce. Aby Wam oszczędzić rozczarowania, zawiadamiam Was, kochana policjo. Że żadne środki ochronne nie powstrzymają mnie od wykonania tego czynu. Bądźcie zatem przygotowani. Armanda Baleja nic nie ocali. Jeżeli nawet sam inspektor Bernard Żbik, mądry człowiek, będzie siedział przy Baleju przez cały czas, to i to nic nie pomoże. Co do tego postrzelenia wczoraj w nocy, to był taki sobie kaprys z mojej strony. Chciałem móc wyobrazić sobie Wasze miny, gdy skonstatujecie. Że morderca zamknięty w obstawionym domu zabije Dębicką. Albowiem jej śmierć była jeszcze przedtem postanowiona. Zatem śmierć Armanda Baleja jest nieunikniona. Posyłamy mu ten list w odpisie, kochana policjo. Twój, Aspik. P.S. Specjalne ukłony dla pana inspektora Bernarda Żbika. Rozmawiało mi się z nim bardzo miło. Aha, jeszcze jedno, jak wam się podoba mój trik z łuską rewolwerową? Aspirant siedział nieruchomo, jak rażony piorunem. To już nie było fantastyczne. Fakt nadania i napisania tego listu przechodził granice ludzkiego rozumu, wkraczał w dziedzinę mistyki i świata duchów. Więc Aspik rozmawiał z nimi, wiedział o wszystkich posunięciach i nadał, a przedtem napisał. Ten czwarty list z domu obstawionego przez agentów. W jaki żywy sposób. Minęła długa chwila, nim Adam Billewski się opamiętał. Podniósł słuchawkę ciężko, jakby ważyła centnar. Zakręcił tarczę. Czuł się jak nieprzytomny. Halo. Hotel Lechowski. Proszę pana Żbika. Pan Bernard Użbik śpi i zakazał budzić się przed ósmą. Pan będzie łaskaw zadzwonić za godzinę. Tu aspirant policji Bilewski. Proszę obudzić pana żbika na moją odpowiedzialność. Spróbuję, panie aspirancie. Cisza, trzask przełączenia. Allo? Kto? To ja, Bernardzie. Dzwonię z komendy w Lechowie. Przepraszam, że cię zbudziłem. Musisz natychmiast przyjechać, bo ja gotów jestem oszaleć. Co się stało? Zabrzmiało szybkie, wyraźnie z niepokojem zadane pytanie. Tak, zaraz tam będę. Czekaj na mnie. Nie wypuszczaj posłańca. Adam Bilewski zawiesił słuchawkę. Wszystko go naraz rozbolało. Ach, ten posłaniec. Jak wyglądał klient, który wręczył wam te obalisty? Ano, już mówiłem panu aspirantowi podjechał zamkniętym samochodem do naszego postoju, skinął, abym podszedł, dał obalisty pięć złotych i odjechał. Jaki to był wóz? To nie był wóz, tylko samochód. Jakiej marki? Że jak proszę pana aspiranta Jakiej firmy był ten wóz? Ten samochód. To nie był żaden firmowy samochód, tylko prywatny. Dureń jesteście, rzekł Adam Billewski z pokorną rezygnacją. Chodzi mi o to, jakiej marki. To jest jakiej firmy, to znaczy, jaki napis miał ten wóz, ten samochód naprzedzie? Nie miał żadnego napisu. Przecie mówiłem, że nie był firmowy. A więc co on miał z przodu, do jasnej cholery? Latarnie miał i był taki. Cicho. Przecinek ryknął aspirant straszliwym głosem, że aż otworzyły się boczne drzwi i do gabinetu zajrzał wystraszony policjant mundurowy. Co? zaczął, lecz oficer przerwał mu. Nic. Zabierzcie tego bałwana, bo gotów jestem zamordować go w pasji i mówi się, że żyjemy w dobie motoryzacji. Czy mam go zaprowadzić do izby aresztantów? Zapytał Bogu ducha winny posterunkowy i kto wie, czy nie oberwałby kałamarzem w głowę. Gdyby nie ukazanie się Bernarda Żbika, wypoczętego, ogolonego i skupionego. Spojrzał na zmienioną twarz swego przyjaciela i podwładnego. Co się tu stało? Nic takiego małe nieporozumienie na tlenie uświadomienia w materii samochodów. Inspektor wysłuchał i roześmiał się serdecznie. Weź lepiej do ręki ten papierek, to odejdziecie ochota do śmiechu. Aspik pożąda piątego trupa. List jak poprzednie. Ten sam styl, tylko maszyna i papier inne. Oddam tu zaraz za pokwitowanie mrok życia za wyjaśnienie, jak on mógł nadać go kiedy więcej. Kobylański i Wielgus nie spuszczali z oka domu numer 12 przy Podkownej. No, nie złość się, przyjacielu. To nie moja wina, że pan Alfred Kędzierski nie zna się na markach samochodów. A co do tego listu, jego treści i sposobu nadania, mogę zapewnić cię, że cudu nie było. Braku danych nie należy utożsamiać z absurdem. Może to i lepiej, że Aspik znów się odezwał. Wziął list do ręki i obejrzał go, a potem przeczytał. Aspirant obserwował go z zaciekawieniem i wyjaśnił. Balej otrzymał odpis. Dzwonił do mnie. Jest w strachu. Ja go w zupełności rozumiem. Ponowny brzęk dzwonka na biurku. Żbikują słuchawkę. Halo. Inspektor Żbik przy telefonie. Tu Balej. Panowie czytali. Tak, niech pan nie boi się. Nie damy pana skrzywdzić. Zaraz tam przyjedziemy. Tylko prędzej. Dobrze. Wyłączył się i spojrzał na aspiranta. On jest naprawdę przerażony, Adasiu. Nie dziwię się. Ja sam byłbym. Czy chcesz pomówić z tym idiotą? Z jakim idiotą? Z posłańcem. Nie wiem, dlaczego nazywasz go idiotą. Nie każdy musi znać się na samochodach. Ty też powinieneś wziąć się w cugle, Adasiu. Policjant, kiedy się denerwuje, to kiepski detektyw. Weź przykład ze mnie. Czy sądzisz, że mnie ta zagadka nie absorbuje? Że nie chciałbym jak najprędzej aresztować asapik? Przepraszam cię, Bernardzie. Dobrze już, zawołaj posłańca. Gdy to się stało, Bernard Żbik stanął spokojnie przed Kędzierskim i zapytał grzecznie. Panie Kędzierski, jakiego koloru był samochód, w którym siedział ten klient, co dał wam te dwa listy? Niebieskiego koloru. Zamknięty czy otwarty? Zamknięty. Czy zapamiętaliście numer? Nie, proszę pana. To był Ford czy Tatra? Ani jedno, ani drugie. To była aerodynamiczna szewroletka, panie inspektorze. Aspirant zdębiał i zagryzł wargi. Ku jego zdziwieniu twarz Bernarda Żbika pozostała poważna. Dziękuję wam, Kędzierski. Możecie odejść. Gdy będziecie potrzebni, wezwę was. Po wyjściu posłańca w gabinecie zapanowała cisza, którą przerwał wesoły głos inspektora. Widzisz, Adasiu, jak daleko można zajść z nerwami. Taki posłaniec nie wie, co to jest marka wozła ani firma fabryczna, ale on musi znać popularne nazwy Ford, Tatra, Chevroletka. I on ma swoją ambicję. Nie powinieneś był wyzywać go od Durniów, lecz dość już tego tracenia czasu. W samochodzie policyjnym cisza. Opony suną miękko po asfalcie. Inspektor żbik pali w milczeniu. Dojeżdżają. Hamulec. Twarz Więcka. Znak, aby się zbliżył. Raport: Panie inspektorze, wywiadowca Więcek melduje, że nic nowego nie zaszło. Nie pozwoliłem nikomu wyjść. Frajna wścieka się, ale ja przecież nie miałem zmiany rozkazu. Psiakrew, zupełnie zapomniałem. Zresztą może i lepiej, że tak się stało. Wiadomo. Dziś i tak niedziela. Mogą posiedzieć. Niedziela, westchnął Żbik. Dzień odpoczynku, prawda? No, pilnujcie dalej. Te same instrukcje. Widna klatka schodowa. Adam Bilewski postępuje wolno za inspektorem. Za którymi z tych drzwi kryje się morderca. I Jaki? Muszę przestać o tym myśleć. Drzwi do mieszkania baleja otworzyła im pielęgniarka. Aspirant zauważył, że ma ona mądre, wesołe oczy. Uśmiechnął się do niej i na chwilę zapomniał o Asia Pik. Reżyser leżał na tapczanie. Był w bągiorce i flanelowych spodniach. Na widok wchodzących zerwał się jednak natychmiast, z jękiem opadł na poduszki. Dobrze, że panowie są. To skandal. Trzymał w ręku list, koperta leżała na nastoliku obok. Zaraz. Proszę nie denerwować się, mistrzu. Nie możemy zabronić jasowi pik pisać listy, póki nie wiemy, kto to jest. Póki go nie aresztujemy. Ale on chce mnie zabić. Jeżeli będzie działał tak mądrze, jak dotychczas, to trudna będzie z nim sprawa, rzekł Bernard Urzbiko otwarcie. Pan żartuje w takiej chwili. Mówię poważnie. Aspik jest piekielnie sprytny. Nie rozumiem, w jaki sposób on mógł nadać ten list, wtrącił aspirant. Zapanowało milczenie przerwane przez ukazanie się pielęgniarki, która oznajmiła. Szofer zajechał, panie Balej. Ach, nag. On zwykle o tej porze przyjeżdża po mnie, aby mnie zawieźć do teatru. Niech mu pani łaskawie powie, że ja jestem chory. Niech wraca do garażu. Do licha. Kto mnie dziś zastąpi na przedstawieniu? Pielęgniarka oddaliła się cicho. I kto zastąpi Franciszkę Dębicką, zauważył żbik chłodno. Armand Balej zachmurzył się. Przepraszam, inspektorze. Głowa mnie boli jak świder, mam gorączkę. I ta groźba, ten list. Można oszaleć. Czytałem dodatek nadzwyczajny i nic nie rozumiem. Przecież morderca powinien wciąż przebywać w tym domu, w jednym z siedmiu mieszkań. I przebywa, oświadczył Bernardusz Miktwardo. Dlatego chcę panu coś zaproponować, panie Balej. Lecz przedtem jedno pytanie, czemu pan zataił przede mną fakt, że Jadwiga Autajska bywała u pana w mieszkaniu? Jestem gentlemanem. I nazwisko kobiety. Tak też przypuszczałem. A teraz proszę mnie wysłuchać, nie przerywając mi. I jeszcze jedno pytanie. Słucham. Och, ta głowa. Czy pan w czasie wczorajszego napadu nie mógł rozpoznać Asapik? To wyjaśniłoby otrzymanie tego listu i groźbę zabójstwa. Kowalewski, Porębska i Dębicka zginęły, ponieważ były na terenie zbrodni w czasie jej dokonania i mogły widzieć, jak Aspik zabił Lindego. Jeżeli pan wczoraj mógł go zauważyć lub zapamiętać po jakimś szczególe w czasie napadu na pana, to ostatnia groźba zabójstwa będzie uzasadniona. Powtarzam ten szczegół myślnie, gdyż chcę, aby pan mnie dobrze zrozumiał. Zresztą powiem otwarcie, czy pan nie ma powodów do ukrywania swoich podejrzeń co do osoby ASAPIK, tak jak dr Skotowski? Boras już nie powiedział mi pan całej prawdy w sprawie autajskiej reżyser skinął głową na znak zrozumienia. To było co innego. Gentleman niechętnie zdradza nazwisko swej sympatii, szczególnie wtedy, gdy chodzi o wdowę, której mąż zmarł niedawno. Co zaś do Asa Nie, wczoraj w czasie napadu nie mogłem go widzieć. Mówiłem panu przecież, odsunąłem zatrzask, ktoś pchnął drzwi do wewnątrz, upadłem, potem nacisk na plecy i strzał jak już teraz wiem. Wierzę panu. Zatem, Żby kurwał na chwilę, mam taki pomysł, a chce pana zabić, może dlatego, iż przypuszcza, że pan go wczoraj zauważył w czasie napadu. Morderca przebywa w tym domu, co do tego nie mam wątpliwości. A jeżeli nawet mylę się, to oczekuję, że on dziś wieczorem spróbuje dostać się tu. Musimy na razie abstrahować od sprawy zamordowania Dębickiej. Łamańce myślowe do niczego nie doprowadzą. Otóż ja mam zamiar zgromadzić dziś wieczorem wszystkich podejrzanych, dajmy na to, w mieszkaniu Lindego. Pan też przyjdzie. Aspik będzie usiłował wykonać swą pogróżkę i zabić pana, a wtedy. Jak to? Balej zbladł. Więc ja mam być przynętą. Nie bierzmy tego dosłownie. Ja i aspirant oraz wywiadowcy będziemy na miejscu. Za najmniejszym podejrzanym ruchem Aspik padnie z mojej ręki. Czy oni zechcą przyjść, Bernardzie? Już ja ich tak poproszę, że mi nie odmówią. Wszyscy są poszlakowani i oni to rozumieją. Odmowa byłaby podejrzana. Chodzi o to, czy pan balej czuje się na siłach. Ten szum w uszach jest wprawdzie okropny, mam jednak wrażenie, że będę mógł zejść te trzy piętra. Rozumiem te słowa jako wrażenie zgody na mój plan. Wobec tego nie będziemy tracić czasu. Trzeba zawiadomić pozostałych. Na razie niech pan nie żywi żadnych obaw. Ja tu jestem i czuwam. Obaj detektywi wstali. Bernard Urzbik pożegnał reżysera mocnym uściskiem dłoni, i wyszedł z mieszkania w towarzystwie aspiranta. Inspektor nie robił długich ceregieli. Zadzwonił do mieszkania autajskiej, kazał zaprowadzić się do niej. Dobry wieczór. Za godzinę będzie pani łaskawa zejść na parter do mieszkania numer 2, do mieszkania zamordowanego adwokata Lindego. Odbędzie się tam wizja lokalna i pani stawiennictwo jest to obowiązkowe. To wszystko. Skinął głową i wyszedł. Takie same rozkazy otrzymali pozostali lokatorzy i przyjęli je w milczeniu. Jeden doktor Skotowski, usłyszawszy te dyspozycje, spojrzał uważnie na inspektora Żbika i rzekł wolno. To będzie moc jo, nu Ją C. Rozdział 22. Ze stanowiska sprawiedliwości absolutnej. Skotowski miał rację. Emocja czaiła się w powietrzu, gdy sześć osób zasiadło przy dużym stole w salonie zamordowanego adwokata. Drzwi do gabinetu, w którym dokonano pierwszej zbrodni, były otwarte, niby milczące oskarżenie i widać było przez nie część biurka, foteli i okno wychodzące na ogród. Dochodziły stamtąd nigdy nieustające w Lechowie odgłosy stacji przeładunkowej. Na wygodnych krzesłach siedzieli podejrzani. Aspirant ku swemu wielkiemu zdumieniu zauważył również Rośloma, nie pytał jednak Żbika o nic. Inspektor stał przy oknie i zdawał się nie patrzeć na obecnych. Adam Bilewski był przekonany, że mimo to Bernard Żbik widzi wszystko. Wszystko. A oni, zebrani, wyglądali nieswojo. Na krześle fotelu, za którym żbik stanął plecami do okna, usiadł prezes Ksawery Rochlom. Wyrażenie zasiadł byłoby może ściślejsze, albowiem naczelny dyrektor koncernu stalowego był jak zwykle nadęty, zachmurzony, z zaciśniętymi dumnie wargami, z nieodłącznym wyrazem pogardy w swych ponurych, bezczelnych oczach. Palił grube. Najdroższe cygaro i zdawał się nie patrzeć na pozostałych, a raczej patrzył na nich tak, jakby ich nie widział. Cygaro zgasło mu. Wyjął pudełko dużych zapałek, tak zwanych brydżowych. Czy sprawił to zwykły przypadek, że na pudełku wymalowany był łas pikowy? Najprawdopodobniej tak. Naprzeciw niego, za drugim końcem stołu, siedział Armand Balej, blady, zdenerwowany. Nic dziwnego, przecież on miał być tą przynętą, haczykiem na morderce. Aspirant, który czytał czwarty list Asapik, rozumiał stan nerwów reżysera Baleja. Toż on otrzymał wyrok śmierci od mądrego, piekielnie wyrachowanego mordercy drwiącego z policji i ze społeczeństwa. Po obu stronach stołu, patrząc od okna, siedzieli na lewo dr Skotowski i Witold Krabiński. Kontrasty psychologiczne. Przemysłowiec, człowiek interesu, spokojny, ale zamknięty w sobie, indyferentny, obojętny, jakby go to wszystko ani na cal nie obchodziło. Jeżeli on był mordercą, a mógł nim być każdy z obecnych w tym pokoju, to grał swoją rolę znakomicie. Siedzący przy nim dr Józef Skotowski uśmiechał się cynicznie, pogodnie. Bawił się dawiską od zegarka. Naraz odłożył ją i wyjął wieczne pióro oraz notes. Począł coś kreślić na czystej kartce papieru. Bernard Urzbik zauważył to Co pan tam notuje, doktorze? Bawię się. Bohomazy. Wie pan, w każdym zdrowym, dorosłym człowieku tkwi dziecko. Komunał. Nie interesują mnie pańskie poglądy na ludzi. A jednak. Przecież tu wśród nas siedzi morderca. Może ja nim jestem, a pana diabli biorą, że nie macie przeciwko mnie dowodów. Co za emocja. Wonderful. Czy nie tak, droga pani? Spojrzał na siedzącą naprzeciwko niego autajską. Ładna naprawdę. Nie można było zaprzeczyć, że jest przystojna. Wspaniale, harmonijnie zbudowana. Wenus w żałobie. Uchwyciła cyniczny grymas Skotowskiego i uśmiechnęła się do niego. Alweistraady pomyślał. Ale nic nie powiedziała. Przed nią biała torebka i gazeta wieczorna. Po jej lewej ręce inżynier-architekt wskl. Ubrany jak z igły, lecz nigdy nie będzie elegancki, choćby jego krawiec mieszkał na Savilorov. Ogolony, pachnący mocną wodą kolońską. Te wąsiki Usta na wpół rozwarte. Tik nerwowy lewego kącika Warg. Czy też chwilowe zdenerwowanie, w każdym razie chronometryczna punktualność częstotliwości drgawek. Za plecami każdej z tych osób stał uzbrojony człowiek. Za roślomem, żbik, za balejem, wielgus, jak zwykle w doskonałym humorze. Za skotowskim i krabińskim Schneider i rogalski. Za autajską. Adam Bilewski, obok Kobylański niespuszczający wzroku z inżyniera Rogera Różniewskiego. Więcka nie było. Przede wszystkim muszę Państwu wyjawić cel tego zebrania, zaczął Bernard Urzbik równym, opanowanym głosem, bez cienia afektu lub efekciarstwa. Gdy w dniu pierwszego kwietnia przeczytałem makabryczny list prima aprilisowy podpisany ASPIK, nie przypuszczałem i nie mogłem sądzić. Że będę naprawdę musiał zgromadzić w tym pokoju wszystkie wymienione w tym liście osoby. Aha, więc dlatego roślą też, zrozumiał Adam Bilewski. Nasze obecne zebranie nie ma bynajmniej na celu zaspokojenie instynktów emocjonalnych policji śledczej, jak to może myśli pan doktor Skotowski. Zgromadziłem tu panów i panią w ściśle określonym celu. Mianowicie, wśród nas przebywa morderca. Oczywiście takie oświadczenie, aczkolwiek nie wnosiło nic nowego, musiało wywołać wrażenie. Ksawery Roślom wyjął cygaro z ust i powiedział dobitnie. Błazenada. Różniewski zacisnął usta i otworzył je na nowo. Autajska uważała za konieczne schwycić torbę, otworzyć ją, wyjąć lusterko, zajrzeć i poprawić włosy. Skotowski mruknął swoje wernice. Krabiński zaś spokojnie wyjął papierośnicę, starannie wybrał papierosa z taką powagą, jakby od tego zależało wszystko w jego życiu. Poczęstował panią autajską, odmówiła i spojrzała współczująco na bladego baleja. Tak. Wśród nas siedzi w tej chwili zbrodniarz piszący listy podpisane Aspik. I dlatego, a nie dla błazenady, panie prezesie. Stoi za każdym z państwa uzbrojony funkcjonariusz policji, który ma wyraźny rozkaz strzelić w razie najmniejszego podejrzanego ruchu. Powtarzam, strzelić, gdyż mamy do czynienia z potworem w ludzkim ciele niezasługującym na sentymentalne traktowanie. Z bestią gotową na wszystko, gdyż nie mającą już nic do stracenia. Po tych słowach w pokoju zapanowała bardzo nieprzyjemna cisza, na której tle dziwnie głośno zabrzmiał głos doktora Skotowskiego. Zaraz, to wygląda tak, jakby pan już wiedział lub też domyślał się z dużą dozą prawdopodobieństwa, kto jest mordercą. W takim razie po co są tu ci pozostali? Panie doktorze, ja wiem, co robię. Proszę pozwolić zarazem zwrócić sobie uwagę, że ja będę zadawał pytania, a panowie, pardon, państwo, tylko odpowiadać i powstrzymywać się od przesłuchiwania mojej osoby. Idiotyczna szopka, rzekł ksawery Roślom z właściwym mu charkotem parsknięciem. Czy to długo potrwa? Nie wiem, panie prezesie, czy panu spieszy się na konferencję? Wprawdzie przedstawienie w teatrze Palladium dziś jest zawieszone z powodu śmierci panny Dębickiej i niedyspozycji pana Baleja i artystki oraz statystki są wolne ale czy tego nie może pan odłożyć na jutro Nie chcę do licha. Mój czas jest moim czasem i wasza zabawa w powieść kryminalną nie emocjonuje mnie wcale Możliwe lecz pan miał być pierwszą ofiarą Asapik Kto wie Ile brakowało do tego, aby pan leżał teraz w prosektorium zamiast adwokata Lindego? Roślom żachnął się i nic nie odpowiedział. Zatem zebraliśmy się tu w określonym celu, który muszę ujawnić. Chodzi o to, że między nami jest morderca. To już pan raz powiedział, odezwał się Witold Krabiński z przekąsem. Widzę że policja śledcza lubuje się w pozornie efektownych wyrażeniach tani efekt, psia A pan woli produkować taki efekt na maszynie we własnym gabinecie. Niech mi pan to udowodni. Ja nie jestem tym waszym idiotycznym masem pik. Nie oczekuję dzisiejszego wieczora przyznania się do winy i zechce pan nie przerywać mi. To samo adresuję do pozostałych. Wolno, nie spiesząc się, detektyw wyjął papierosa. Otóż może nie wszystkim z państwa wiadomym jest, że Aspik przysłał czwarty list grożący zamordowaniem dziś wieczorem obecnego tu reżysera teatru Palladium pana Armanda Baleja. Wyrzucił zapałkę przez otwarte okno. Teraz zaś proszę mnie wysłuchać uważnie. Mamy w tej sprawie do czynienia z morderstwem z premedytacją. Zabity miał być tylko adwokat Janusz Linde i nikt więcej. Wszystkie inne akcesoria, jak i groźby dalszych zabójstw w listach oraz umyślnie rozmieszczone dowody poszlakujące umyślnie ułożoną listę podejrzanych miały na celu wyłącznie pogmatwanie śledztwa i uniemożliwienie zdemaskowania sprawcy. Kochana Policjo, wtrącił nagle doktor Skotowski. Jaki był motyw zbrodni? Inspektor Żbik skarcił go ostrym spojrzeniem i ciągnął, jakby nie słyszał pytania, a jednak odpowiadając na nie. Morderca chciał zabić adwokata Lindego, ponieważ przypadkiem powierzył mu swoją tajemnicę. Janusz Lindy był człowiekiem uczciwym aż do ideału i odmówił zbrodniarzowi, który zgłosił się do niej jako klient, pomocy adwokackiej. Wówczas zbrodniarz, nazwijmy go dla odmiany nieostatnią, lecz pierwszą literą alfabetu, a pożałował swej otwartości wobec adwokata i postanowił zabić Janusza Lindego. O słuszności tej hipotezy świadczy fakt zaginięcia repertorium ze spisem klientów zabitego. Może trochę wody, panie inżynierze? Dziękuję, nic mi nie jest. Kropka, kropka, kropka otusza jest człowiekiem mądrym i postanowił wykonać swoją zbrodnię, tak? Aby uniknąć kary za nią, nie można go za to potępiać. W tym celu postanowił wmówić w policję, że jest nowym upiorem z Disseldorfu czy Weidmannem, aby skierować śledztwo na fałszywy tor, co mu się nawet początkowo udało. Ja sam byłem przekonany przez pewien czas, że mamy tu do czynienia z nieodpowiedzialnym, szaleńcem opanowanym rządzą zabijania. Lecz jednocześnie, a człowiek niebywale sprytny, Ułożył listę podejrzanych. Po namyśle i na podstawie tego, co widziałem na miejscu, rozumiem już. Odgrywanie roli upiora Lechowa miało na celu asekurację przed śmiercią w razie schwytania. Ma być furtką dla adwokatów obrońców i pułapką dla psychiatrów ekspertów. Detektyw wypuścił wąską smugę dymu. W liście numer jeden A zapowiedział zamordowanie Roszloma choć wcale nie miał tego zamiaru. Znów błędny tor. Jednocześnie podał listę podejrzanych, a wśród nich na pierwszym miejscu umieścił swą upatrzoną ofiarę Janusza Lindego. To był bardzo mądry trik. Natomiast głupi mi były telefon do komendy w Warszawie i przysłanie mi karty z pompatyczną dawizą. Zarówno listy, jak i inne poszlaki były dawno przygotowane. Morderca zabił adwokata Lindego strzałem w plecy i najprawdopodobniej przez okno, stojąc w ogrodzie. Być może przedtem rozmawiał ze swą ofiarą, niespodziewającą się oczywiście śmierci. Bernard już bi kurwał na chwilę. Cisza w pokoju wprost śmiertelna. Ale tu nastąpił pech, dziwny pech, niemal zrządzenie fatum. A, aczkolwiek miał zamiar zabić tylko jedną osobę, pisał że zabije więcej. I tak się stało. Morderce widziały lub mogły widzieć trzy osoby. Jeden. bawiąca się w ogrodzie z koleżanką córka podkomisarza Porębskiego, haneczka. Haneczka przestraszyła się, jak zeznała Stewcia Różniewska. I dlatego haneczka została zamordowana. Dwa. Janusz Kowalewski, kolejarz mający w tutejszym sądzie grodzkim sprawę o alimenty. Odwiedził adwokata, aby powierzyć mu obronę, podpisał pełnomocnictwo i sam zaniósł je do akt w sądzie. Zapomniał je ostemplować. Wrócił, zastał mordercę i... zginął w kilka godzin potem, aby zamilknąć na wieki. 3. Franciszka Dębicka, której balkon wychodzi na ogród, również zginęła. W tej chwili pani Autajska zbladła, zdawało się, że zemdleje opanowała się jednak. Nic, nic. Mało tego, ciągnął Żbik po tej przerwie. Aby uniemożliwić odkrycie, morderca obciążył poszlakami całą swoją listę podejrzanych. A. Jedną kartę, asa pikowego, wziął z kolekcji w salonie Rochlona. B. Jeden list napisał na maszynie Witolda Krabińskiego. C. Użył jako podpisu przydomka Armanda Baleja z czasów wojny światowej. D. W miejscu zamachu na baleja zostawił broszkę pani Autajskiej. c. W jednym ze swych listów użył wyrażenia doktora Kotowskiego ani uncji. f. U Różniewskich nie zostawił żadnej poszlaki, co jest dopiero obciążeniem wobec pozostawienia poszlaku wszystkich innych podejrzanych. g. Drugi list napisał na papierze adwokata Lindego, na którego biurku nadto ułożył, tego nie wiem na pewno, prześcigięło o samobójstwie. W chwili wymienienia jego nazwiska inżynier Różniewski zbladł zupełnie wyraźnie. Przejdźmy teraz do techniki tych zbrodni. W tym celu musimy przedtem zastanowić się, czemu a wykonał zamach na Armanda Baleja. Przecież pan Balej nie był w domu w chwili zabicia Lindego, dlaczego więc a chciał go zabić? Cel jest jasny. Chodziło o to, aby w czasie zabicia Dębickiej wykazać jednocześnie że Aspik jest w domu numer 12 na Podkownej. Chodziło o wytworzenie sytuacji nieprawdopodobnej na pozór, że Aspik przebywa jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o 10 minut jazdy dorożką. O stworzenie przekonania, że istnieją dwaj podpisujący się Aspik, bo inaczej przecież niepodobna sobie tego wytłumaczyć. O stworzenie przekonania, że jeden Aspik to ten, który strzelił do baleja w chwili, gdy ja i aspirant Bilewski byliśmy za sąsiednimi drzwiami, a więc jak stał przed domem, i że drugi aspik to ten, który w tym samym czasie zabił w teatrze Franciszkę Dębicką. Ale to nie jest prawda, proszę Państwa. Bernard już kurwał i dokończył, akcentując każde słowo. Istnieje tylko jeden aspik w tej sprawie. Jeden morderca. Jeden człowiek zasługujący na karę śmierci. Aspirant Bilewski chciał coś powiedzieć, lecz wszystko widzące oczy detektywa nakazały mu milczenie. Czyli stajemy wobec sytuacji nie do rozwiązania. Jak mógł łaspik jednocześnie zabić dębicką i strzelić do baleja w odległości kilometrów, i w tej sytuacji, jaką znamy? Powstał w ten sposób wyłom w kręgu podejrzanych. Żaden sąd nie będzie mógł skazać Asapik za te morderstwa, bo oskarżony powoła się na to, że nie mógł być jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o dziesięć minut jazdy, bo obrona powoła się na to, że wszyscy w tym pokoju są jednakowo podejrzani. Bernard Żbik potoczył wzrokiem po obecnych. Tak, wszyscy. Nie wolno mi zapomnieć o brakującej karcie w mieszkaniu Rośloma i o jego wizycie u Dębickiej w wieczór zbrodni. U pana Rośloma. Syknął prezes koncernu stalowego. Bernardusz Biku uśmiechnął się złośliwie. Kawalerowie odwiedzający aktorki za kulisami i zapraszające je na kolacyjki muszą być przygotowani na inne jeszcze konsekwencje oprócz podwyżki stopy podatku dochodowego o dwa szczeble. Zatem i Roślom jest podejrzany. Lista sapik na maszynie Krabińskiego, znów poszlaka i podejrzenie. Poza tym, broszka pani Autajskiej, wyrażenie ani uncji pana doktora Skotowskiego, przydomek pana Baleja, brak dowodu poczlakowego u Różniewskiego, obecność tych osób na terenach zbrodni. Werynice, rzekł Skotowski wesoło. Zatem możemy wszyscy razem i każde z osobna gwizdać na pana koncertowo, inspektorze. Niestety, panu trafił w sedno, doktorze. Nie mogę udowodnić siasowi pik jego czynów. Dochodzi jeszcze kwestia łusek. Obok trupa Lindego znaleziono łuskę rewolwerową. Także obok trupa Dębickiej. W pozostałych przypadkach nie było łusek. Tak, panie doktorze, a spik? Jak pan powiedział, może gwizdać na mnie, gdyby nie jedna, ostatnia nadzieja. Oho. Efekt na końcu, jak w teatrze. Jaka to nadzieja? Ta, że Aspik w czwartym liście przyrzekł zabić pana Armanda Baleja. Domyślam się, dlaczego morderca przypuszcza, że balej widział go w czasie strzału do siebie. Morderca zatem nie spocznie. Póki nie usunie ostatniego niebezpieczeństwa na drodze do swej bezkarności. Pozostaje mi zatem czuwać nad balejem, aż złapie Asapik na gorącym uczynku. A jeżeli kochany Aspik zrezygnuje z zabicia baleja, bo jeżeli, jak pan twierdzi, morderca jest w tej chwili wśród nas. Dramatyczne napięcie, co, to on już wszystko wie i może sobie czekać w spokoju. Bernard Big spojrzał Skotowskiemu prosto w oczy i rzekł z naciskiem. On jeszcze nie wszystko wie, doktorze. On tylko wie, że ja wszystko wiem. Boże, co za styl. Nawiasem mówiąc, czy to odnosi się do mojej osoby. O tym pan sam wie najlepiej, doktorze. Brawo. Mądra i cięta odpowiedź. Schylam kornie czoło i. Gwizdze. więc pan balej będzie tym kozłem ofiarnym. Co pan na to, mistrzu? Ależ wyjąkał wymieniony. Niech pan nie kpi, doktorze. Sytuacja jest poważna. Dla pana bardzo. Proszę jednak nie tracić zimnej krwi. Pan żbik nas tylko straszy. Sam przyznał, że nie mamy powodu obaw bać jego. Kapitalna farsa. Słowo daję. Wonderful. Sytuacja raz na sto lat. Tragifarsa, panie doktorze, rzekł Żbik poważnie. To będzie właściwsze wyrażenie. Liczę też na ewentualność, że nerwy mordercy nie wytrzymają. To znaczy nerwy jednej z obecnych tu osób. I pan na to liczy. He. Dlatego odbyło się dzisiejsze zebranie. Nerwy nie wytrzymają. Może moje. Może pańskie? No i zawiodł się pan z drodze. Częściowo. Zauważyłem jednak, że pan, doktorze, najwięcej gada ze wszystkich tu obecnych. Gada, niech będzie. Czy to ma być aluzja, czy też groźba? Na razie tylko spostrzeżenie zgodne z prawdą ale nie będę już państwa dłużej męczył. Może naprawdę zawiodłem się? Trudno. Nie jestem doskonałością. Bernard Uzbik zbliżył się do stołu. Zdusił dawno wygasły niedopałek papierosa. Wrócił na swoje miejsce i rzekł, akcentując każde słowo: Z punktu widzenia sprawiedliwości absolutnej byłoby jeszcze jedno wyjście w tej sprawie. Jedna osoba z tu obecnych jest mordercą czworga niewinnych osób. Linde został zamordowany tylko dlatego, że był uczciwym adwokatem. Bogu ducha winien Kowalewski za to, że wiedział coś o tej zbrodni. To samo dotyczy młodej, czystej, wstępującej dopiero w życiu cchaneczki porębskiej i utalentowanej, inteligentnej aktorki, Franciszki Dębickiej, która miała przed sobą świat i życie. Morderca, bestia, zastrzelił tych czworo z tyłu, podstępnie, najpewniej w czasie niewinnej pogawędki. Bez litości, z wyrachowaniem, z okrutnie zimną krwią, jedna z obecnych w tej chwili w tym pokoju osób jest tym mordercą. Otóż ze stanowiska sprawiedliwości absolutnej, gdybym mógł bezkarnie zabić wszystkich tu obecnych, miałbym przynajmniej pewność, że między nimi zginął zbrodniarz. I przyznaję, że gdybym mógł to uczynić, nie zawahałbym się ani przez chwilę. Niestety. Inspektorze, doktor Skotowski powiedział to wyjątkowo poważnie, jak na jego dotychczasowe zachowanie się. Niestety, to jest tylko teoria. Czy pan w ogóle wierzy w sprawiedliwość? Chcę w nią wierzyć, odpowiedział Bernardusz Bik cicho, jakby się wstydził. Otrząsnął się z zamyślenia. To byłoby wszystko. Państwo są wolni. Morderca może wyjść. Procedura wymiaru. Sprawiedliwości jest na razie wobec niego bezbronna, ale mimo to wierzę, że on nie ujdzie kary. Mistycyzm, rzekł pogardliwie prezes spółki akcyjnej koncernu stalowego. Żaden mistycyzm, pospieszył wyjaśnić Skotowski. To jest wyraźna groźba. Prawda, inspektorze. Do widzenia, doktorze. Do widzenia państwu. Po pięciu minutach pokój opustoszał. Znów nałożono czerwone urzędowe pieczątki na drzwiach mieszkania zbrodni. Aspirant Adam Bilewski był wyraźnie rozczarowany. Bernardzie zaczął, gdy znaleźli się obaj w sieni. Ja myślałem Wiem, spodziewałeś się cudu. Nie pytaj mnie o nic. Idź na górę do balea i zapytaj się pielęgniarki, jak on się ma. Ja tu poczekam. Adam Bilewski wrócił po kilku minutach. Zmierzyła mu gorączkę. Nie ma. Powiedziała, że wszystko w porządku. Sympatyczna dziewczyna. Podoba ci się, co? A teraz idziemy do hotelu odpocząć. Kto wie, może w nocy coś się stanie.